14 września obchodzimy w Kościele Katolickim uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to także dzień dorocznego wspomnienia świętej Nottburgi. Legenda podaje, że Nottburgia urodziła się w 1265 roku jako córka wytwórcy kapeluszy w tyrolskim miasteczku Rottenberg na terenie dzisiejszej Austrii. Wtedy to miasto należało do Bawarii. Jako młoda dziewczyna podjęła służbę w pobliskim zamku hrabiego Henryka I. Początkowo była oddźwierną, później ochmistrzynią, czuwającą także nad służbą żeńską na zamku. Pomagała również chorym, kalekom, ubogim, bezdomnym. Za zgodą hrabiego dawała im resztki żywności z zamku. Po jego śmierci na zamku panował jego syn, Henryk II, a jego żona Otylia nie akceptowała tego zwyczaju i zabroniła Nottburdze dzielenia się żywnością. Zbywające jedzenie kazała wyrzucać świniom. Nottburgia posłusznie przyjęła to polecenie, ale zaczęła pościć i ubogim rozdawała swoje porcje żywności. Takiego postępowania Otylia też nie akceptowała. Oczerniła ją wobec męża. Pewnego dnia Nottburgia pod fartuchem niosła żywność dla ubogich, w ręce dzban wina. Na dziedzińcu zatrzymał ją Henryk. Chciał wiedzieć, co niesie. Według pięknej legendy miała powiedzieć: trociny i ocet w dzbanku. Hrabia nie uwierzył. Sprawdził, a w dzbanku rzeczywiście był ocet, a pod fartuchem trociny. Mimo to pozbył się jej zamku. Znalazła służbę u gospodarza w Eben, nad jeziorem Ahensi, na terenie dzisiejszego Tyrolu. Pracowała w polu i przy bydle. Poprosiła o wolny czas, by po wieczornym dzwonie w kościele mogła się modlić. Pewnego dnia, gdy piętrzyła się praca, a pogoda była kapryśna, gospodarz polecił, by nikt nie przerywał pracy, dopóki nie zostanie zebrane zboże. Nottburga na głos dzwonu chciała zejść z pola, ale gospodarz nie godził się na to. I jak dalej mówi legenda, podrzuciła sierp, a on zawisnął w powietrzu. Wtedy zdumiony gospodarz pozwolił jej iść do kościoła. W czasie jej nieobecności mieszkańców zamku dotknęły różne nieszczęścia. Henryk II przypomniał sobie o służącej i sprowadził ją ponownie na zamek. Teraz już bez przeszkód mogła opiekować się chorymi i ubogimi. Zmarła w opinii świętości 16 września 1313 roku. Pochowano ją przy kościele świętego Ruperta w Eben. Z powodu licznie przybywających pielgrzymów do jej grobu, kościół był dwukrotnie rozbudowywany. Nottburga jest jedną z najbardziej popularnych i czczonych świętych we wschodniej Styrii, Tyrolu i Słowenii. O jej kulcie świadczą obrazy, figury przedstawiające ją z sierpem, kłosami zboża lub karmiącą ubogich. O jej świętości świadczy również żywy kult, pielgrzymki, procesje ku jej czci i legenda, która barwnymi słowami mówi, że była pracowita, rzetelnie wykonywała swoje obowiązki, ale także dbała o to, by mieć czas na modlitwę. Troszczyła się o chorych, opuszczonych i odrzuconych. Legenda innymi słowy potwierdza to, co lapidarnie zapisano w Martyrologium Rzymskim. Z poświęceniem opiekowała się domem, Chrystusa widziała w ubogich i pomagała im, a rolnikowi dała przykład świętego życia. 27 marca 1862 roku papież Pius IX ogłosił ją świętą. Jest patronką służących i rolników. W Dolnej Austrii w szczególny sposób czczona jest w drugą niedzielę września. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Nottburgię, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.